gdzieś w środkowej Polsce, pomiędzy Gdańskiem a Katowicami. To jest miejsce, które wybiorę sobie na nocleg. Tu zostanę na noc. Dzień dobry wszystkim w kolejnym materiale. Ten materiał będzie wyjątkowy, ponieważ jest techniczny, co dla mnie nie będzie zwyczajowe, a będzie techniczny i możliwe, że bardzo taki nieprzekombinowany, bez zwrotów akcji, ponieważ kupiłem sobie niespodziewanie tarpa, plandekę, jak się okazało. Odbyło to się w bardzo magiczny i nagły sposób, więc historia jest tak przerażająco prosta, śmieszna, że się podzielę jako wprowadzenie do tematu i tego, dlaczego tutaj jestem i co będziemy robili. Znajdujemy się niedaleko wsi Klaniny, dlatego ja czekałem z realizacją tego materiału, aż najpierw psy przestaną jadać, jak ludzie, którzy wyszli na piknik, zamkną okna w swoim Passacie i nie będzie słychać disco polo. Prawie się udało. Po drugiej stronie jeziora jakaś pani odkurza ogródek odkurzaczem i możliwe, że tego dźwięku nie uda się wyeliminować, bo od 15 minut robi to uparcie, a działka wygląda na jeszcze dosyć sporą, więc pewnie jeszcze trochę to potrwa. My czekać jednak nie możemy, bo tutaj mnie rozpiera właśnie chęć przedstawienia tego rozwiązania, które nabyłem. Byliśmy kilka dni temu w Biedronce, przemierzaliśmy sobie rozległe alejki tego sklepu i nagle moje tutaj szósty zmysł, widzenie obwodowe zarejestrowało na boku coś takiego jak kamuflaż. Wystąpił kamuflaż, no to wiadomo, widzenie obwodowe szybko do świadomości przesterowało widzenie centralne, które zarejestrowało kamuflaż i tarp. Wtedy wyłączyła mi się świadomość. W ciągu kilku mikrosekund zapadła decyzja, to jest już twoje. To jest już twoje. Później nie pamiętam, co się wydarzyło. Znalazłem się w domu z moją plandeką w kamuflażu i tak popatrzyłem sobie po raz pierwszy ze świadomością. Jakiego to jest wymiaru? 2x4. Co to są za proporcje 2x4? 3x3. Dziesiątki rozstawień na YouTubach mamy takiego tarpa, mega fajna petarda. 2x3 też mamy, to też są normalne rozwiązania. Widziałem tarpy i plandeki o rozmiarach 4x3, też się bardzo dużo da zrobić, ale co ja mam zrobić z takim rękawem 2x4? To jest jak pończocha wygląda, w kamuflażu oczywiście. No i czy moje widzenie obwodowe i centralne tutaj mi nie zrobiło psikusa? Poszukałem w internecie i znalazłem jedno fajne rozstawienie, które prawdopodobnie, jak to się uda zrobić, bo robię to pierwszy raz, bo właśnie cała sytuacja odbyła się kilka dni temu, może być moim chyba fajnym, najfajniejszym ustawieniem tarpa, bo na zdjęciu wyglądało to fajnie przekozacko. To jest ten tarp. Jak widzicie, w przeciwieństwie do namiotu, to ma naprawdę fajne możliwości kompresyjne, dlatego ja jestem teraz tak załadowany, że tam z tyłu prawdopodobnie widać. Ja się przywitałem, nie przywitałem się z operatorki nie przedstawiłem. Operatorko Moniko, czy ten plecak tam jest widać na... Jest, zasłaniasz go. Zasłaniam go, o widzisz, i po to tu jesteś. A teraz? Teraz widać. Teraz widać. Cały setup do rozstawienia się i zrobienia sobie obozu mam w tym małym plecaku. 35, może do 40 litrów, jak się bardzo postaram i go napcham. Więc my sobie taki obozik testowy rozłożymy. Ja tutaj nie chojraczę, tutaj nie będę wykorzystywał możliwości filmu, bo wystarczyłoby, żebym odwrócił kamerę tam i bym mógł powiedzieć, znajdujemy się 35 km w głębi głuszy, gdzieś w centralno-południowej Polsce, pomiędzy Gdańskiem a Katowicami. Tacy jesteśmy niesamowici. Nie, jesteśmy w miejscowości Klaniny, niedaleko Starogardu Gdańskiego, samochodem, żeby nie było. Bo pociągi dojeżdżają. My sobie już zrobiliśmy taką wycieczkę, ale trzeba było przejść 15 km. Też było fajnie, pamiętam jak dzisiaj. Prawda, Monika? Było fajnie? Deszczowo. Deszczowo w pewnym momencie, ale po to właśnie mamy tutaj takie tematy jak tarpy. To nie jest oryginalne opakowanie, tamto było zbyt taktyczne, zbyt wojskowe, nie chciałem się wyróżniać z tłumu, dlatego polecam wszystkim rozwiązania. Różowe to repki strunowe z motywem różowych gwiazdek. No chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, ponieważ gdyż takie sprzedawali, jeżeli idzie o 3 litrowe, idealnie się ten tarp tutaj mieści, można go kolanem przygnieść, tą strunówka wypuści powietrze i następnie zamykamy i mamy super skompresowany woreczek. No to żeby nie przedłużać, bo jednak nie jest tak konkretnie, jak mi się wydawało, że konkretnie może być. Mnie to normalnie widać, bo ja tak widzę, że ty w telefonie się bawisz, a ja nie wiem, czy przez przypadek mi broda sama do telefonu nie mówi. Widać. Widać, dobrze. Jestem na przecięciu kratek z trzema krzyżami.
No tego już nie pilnowałaś. Tego, no na środku. Przechodzimy zatem do części technicznej. No i za co ci ja płacę, jak ty mi ekranik odwrócisz, żebym sam siebie kadrował. Dzięki. Fajnie, że tutaj jesteś. A, czyli mogę zarobić, no dobra. Możesz zarobić. Ja to tutaj rzucę, ja tego nie wyrzucam, żeby później nie było jakichś komentarzy, że śmiecisz w lesie. To jest tylko wszystko inscenizowane na potrzeby materiału. Albo dobra, o. Zarobię. Tak. Brawo. Zyskałaś woreczek strunowy. Warto było? Nasza plandeka jest z materiału takiego jak zwykłe plandeki. Tutaj nie ma co dużo się rozprawiać. Ale za to, jak widać, jest w kapitalnym kamuflażu. Mnie to pod woodland chyba podchodzi. Albo przynajmniej silnie wzorowane woodlandem. Nie jest to nasza WZ, to na bank. Więc jak najbardziej wasze takie. Ja stawiam na to, że to jest woodland. Wymiary, jak wspomniałem, 4x3. Długie. 4x2. Mówisz, żebym szedł do góry, to do tyłu pamiętaj, że z tyłu jest karpa, ja spadnę, jeżeli tak będziesz cały czas mi pomóc. Więc ja mam nadzieję, że to widać. 2 metry na po horyzont materiału. Ale ja widziałem jedno ustawienie, które może być fajne. Witajcie po chwili przerwy, ponieważ ja tutaj celowo sobie skorzystam z luźnego charakteru materiału, bo powiem wam, że realizowanie takich materiałów to jest naprawdę kupa przeszkadzajek pomiędzy i śmiesznych rzeczy. To jest naprawdę, robi się z jajem, robi się tak samo energetycznie, jak później to montuję. Jak ja wspomniałem, my tutaj jesteśmy tylko i wyłącznie rozłożyć tego tarpa, dlatego jestem tak gadżeciarsko przygotowany, żeby tam fajnie sobie leżał plecak, klimatycznie wyglądał, czy właśnie tutaj tą plandekę rozbijemy i będzie wyglądało fajnie obozowo. Musiałem skoczyć na chwilę do przyczepy po śledzie, ponieważ jestem, nie wziąłem noża do strugania, ze względu właśnie na ten luźny charakter odcinka, więc będą potrzebne 4 śledzie, w najgorszym wypadku, z tego co patrzyłem tam na zdjęciu, 6. Ja tu skorzystam z gotowych, bo nie... Głowę sobie ucinasz? Głowę ucinam? Mhm. Ja tu skorzystam z gotowych, ponieważ tu chodzi tylko o to, żeby one zdały swój egzamin i nie przedłużały materiału. Ponieważ robimy tyle konkretnych rzeczy w tym momencie, jest taka inwazja wiedzy w głowę. Najpierw z tego co widziałem, to dobrze jest, rozwiązanie jest oparte o brak drzew. O brak drzew, z drzewami byłoby łatwiej, bo robimy jedną cięciwę po prostu i reszta się układa. Tutaj robimy to rozwiązanie bez drzew. Ja zawsze byłem fanem gleby, namiotu, dlatego dalej mi w głowie zostaje to, żeby umieć się rozłożyć, jak nie ma akurat drzew czy innych rzeczy, o które można zahaczyć linka. Rozwiązanie będzie miało charakter, ja pewnie tam dodam tutaj jakoś zdjęcie tego znalezionego, ale albo i nie, wtedy właśnie pokażę. Z przekroju, z boku będzie to miało 2, to wykorzystujemy te 4 metry. 2 metry dachu spadowego, tam pod jakimś kątem 30-40 stopni. Następnie to się będzie załamywało albo pod kątem prostym, albo pod jakimś, zobaczymy jak to będzie się chciało układać. Leci samolot, ale dobrą wiadomością jest to, że pani przestała odkurzać ogródek. Będzie się to załamywało pod kątem prostym i następnie, przez to, że to jest 4x2, kolejny metr posłuży nam za podłogę. Więc będziemy mieli bardzo fajne schronienie, pod którym zmieszczą się albo 2 osoby, albo jedna kupa bagażu. I jeszcze mało tego, właśnie nie trzeba osobno taszyć jakiegoś podłoża. To jest szczególnie ważne w takich warunkach jak teraz. Ponieważ padało tutaj od paru dni i wszystko jest mokre. To zaczynamy. Najpierw zrobimy sobie podłogę.
Najpierw zrobimy sobie podłogę. Czyli na 4 metry zabieram metr, to będzie podłoga. Ja to zabieram tak, żeby skrajnymi dziurami był następny metr od dwóch dalej. Śledziuję sobie granicę, żeby mi to nie jeździło. Tutaj patrzymy na tył schronienia, gdzie zaczyna się podłoga. Następnie wybieram sobie ścianę, która będzie w pionie bądź pod kątem. To będzie mniej więcej tutaj. I posłużę się tutaj kijkami trekkingowymi. Od momentu, jak te kijki znalazłem w bagażniku, co już dwa razy wspominałem, naprawdę warto je ze sobą mieć, 1000 zastosowań. Teraz nam zrobią za maszty naszego schronienia. Tu będę mówił podstawy, żeby nie było, że jest cicho. Kijki umożliwiają regulację. Regulacja nam umożliwia zrobienie sobie kąta. Jeżeli kąt będzie troszkę za mały, to wieczorem może nam słabo korzystać się z tego, że nie będzie komfortowej wysokości, żeby sobie usiąść. O, więc tutaj jest coś w okolicach metra. Chyba będzie mnie urządzało. Patent z internetów. Kijki do góry nogami. Ten czubek nam od razu robi to, że nie trzeba ani pętelkować się dodatkowo, ani kombinować. W kieszeni wydobyłem kilka tych kawałków linki. Podejść puścić. Z uwag praktycznych mogą być popularne takie linki nylonowe, czy tam jeszcze jakiegoś sztucznego materiału, tanie, dostępne w każdym markecie, czemu nie? Ponieważ ja polecam jednak z takiego. Jaki to jest materiał? Jutowe? No takie bliższe naturalnemu. Takie z naturalnego, takie szare, jakby do paczek do opakowania na poczcie używają. Więc polecam tamte, ponieważ raz, że są naturalne, nic się nie stanie, jak gdzieś tam zostanie nam tego trochę, a tutaj jednak zawsze zostawienie nylonu w lesie to jest po prostu śmiecenie i tyle. Dwa, one są śliskie, jeżeli idzie o stronę praktyczną, nie ekologiczną, one są dosyć śliskie, dlatego znowu tamte będę używał jutowe, bo naprawdę nie mam pomysłu, nie pamiętam, z czego to jest zrobione. Nie, chwila, przecież ja tutaj mam cały ten. Ja tutaj mam mój organizer z Decathlona, który będzie następnym pomysłem na materiał. O, to już zrobię reklamę. Więc polecam te. Polecam te kontra jakieś takie nylonowe. Te są właśnie. Mogą robić tam za rozpałkę, jak to się zmierzchwi, to kapitalnie trzyma ogień. I przede wszystkim ma szorstką fakturę, więc pętle, które będziemy robili, węzły za chwilkę, one lepiej się trzymają na tym jutowym. Dobra, teraz będziemy mocowali sznurki, więc ja bym Ciebie poprosił o zdjęcie kamery i podejście bliżej, bo być może wreszcie mi się węzełki udało zapamiętać. A jak się ją zdejmuje? Z tyłu masz taką dźwigienkę, odchylasz ją i wysuwasz z szyny prowadzącej. Tylko ona musi być odchylona cały czas, żeby zdjąć.
Idziemy. Więc jak wspomniałem, zobaczcie, jak fajnie ten patencik wchodzi w oczka. Tu możemy sobie postawić to nawet na podłodze, żeby nie przeszkadzało. Śledzia bądź wystrugany patyk wbijamy się tak średnio, jak nam się wydaje. Najlepiej pod kątem 45 stopni w stosunku do tego, gdzie to jak chce iść, ponieważ dzięki temu unikniemy konieczności montowania prawdopodobnie drugiego sznurka, jeżeli jakoś mocno nie wieje. Robimy sobie pętelkę zaciskową. I teraz pamiętamy to. Ciach. Pamiętamy to. Ten węzeł jest kapitalny. Ja to ten węzeł sklepiłem, to był polecam program bushcraftowego, przydatne węzły przy rozbijaniu tarpa. Ja tego nie wymyśliłem, bo nie jestem techniczny. On też go nie wymyślił. Nie byłem pierwszy, który to sprzedaje. Co jest fajne przy tym węźle? Go rozwijamy tylko pociągając za ten sznurek. On jest rozwinięty, dzięki temu ten sznurek w tej długości mnie już służy któryś raz. To nie zawsze trzeba to uwalać nożem do śmietnika i bierzemy nowy. Następnie udajemy się w kierunku pod kątem. Zobaczcie, że jak już mamy przymocowany tutaj tarp śledziem, to już stoi. To już nie chce uciekać się rozkładać. Polecam tutaj drugi z przydatnych węzłów przy rozstawianiu tarpa. To będzie węzeł regulacyjny. On będzie umożliwiał nam regulowanie naciągu. Będzie taki dosyć fajny i dynamiczny. Czyli tak, robimy to w ten sposób, jak widać. Tu sobie paluszkiem przytrzymujemy. Wsadzamy raz przez pierwszą linkę. I raz przez tą pierwszą linkę jeszcze raz. Powtarzamy to samo. O, jak widzicie, mamy takie luźne, jeszcze nie wyglądające coś. Następnie całość przewalamy przez obydwie linki. Cofamy się pod. I to, co tutaj nam kciuk trzymał, ona sama się zrobiła, jej tu nie było, nie wiem jak to wyszło. Ale za każdym razem wychodzi. Robimy tutaj pętelkę. I zaciskamy układ. Co dzięki temu zyskujemy? Dzynk z pętelką. Ta-da. Dzięki temu zyskujemy możliwość regulacji siły naciągu. Robimy sobie tu, o, jak widzicie, to jeździ. To jeździ. Jak naciąg jest satysfakcjonujący, to po prostu bierzemy tutaj tą pętelkę, wokół której jeździ, drugą linką. Naciskamy, naciągamy, to się zaciska, jakimś tam cudem to się trzyma. Operacja do powtórzenia z drugiej strony. A patrz, już jest różnica gruntu i już się okazuje, że identyczna wysokość nie współdziała. Trzeba troszkę obniżyć. Zwijamy, żeby nie było zbędnych eksponatów na planie. Teraz można tak jak w szkole zastosować metodę pokaż, przećwicz, powtórz, pokaż, powtórz, przećwicz. Powtarzamy jeszcze raz to samo. Pętla zaciskowa, mega szybka, petarda rozwiązanie naprawdę. Pod kątem mniej więcej 45 stopni wbijamy sobie następnego śledzia. I powtarzamy ten węzeł, który pokazywałem przed chwilą, do regulowania naciągu. Raz przez pierwsze, raz przez drugie, nad wszystkim. Ta magiczna pętelka, która za każdym razem się tutaj jakimś cudem pojawia, też idzie pętelka. Zaciskamy. Patrzymy jak jest. Jest luźno, nie powinno być luźno. W związku z tym ciach, ciach. Naciągamy, naciągamy. Naciąg jest odpowiedni. Zaciskamy tą pętlę.
kontroli. To jest, co mówiłem właśnie. Ten sznurek jest dosyć śliski. Ciężko mu zrobić o to, żeby nie jeździł. No i zobaczcie, że wygląda to przynajmniej estetycznie, można powiedzieć. Ostatnim zaczepieniem będzie zrobienie naszego dwuspadowego daszku. Przeszkadzajka rzeczywistości, to jest szersze niż oczka. Trzeba będzie sobie pomóc. Zrobimy sobie zaczepy ze sznureczka. Ciekawe, jak bardzo będzie słychać mocno te wszystkie odgłosy tej naturalnej wioseczki z tyłu. Koguty, pieski. Pani z odkurzaczem cały czas już definitywnie się rozstała z czynnością przez siebie wykonywaną. Mam nadzieję, że to słychać. Naciągamy sobie wedle mniej więcej uznania i logiki. Ja wam powiem, że mnie się to naprawdę zaczyna podobać. Mnie też się spodobało, jak ja tylko w internecie zobaczyłem, co można taką długością fajnego właśnie zmontować. Czego w tych plandekach brakuje tańszych? W tych plandekach, które nie są tarpami, tylko właśnie marketowe, to blokuje tutaj do odciągu pętelki, no nie powiem oczkę, przez oczko by się deszlał. Brakuje takiej pierwszej pętelki, gdzie by to można wykorzystać po prostu tą powierzchnię i odciągnąć ją. Ja się cieszę, że nie zdecydowałem się na realizację tego materiału wczoraj, gdy przyjechaliśmy. Bo jednak tak, ja myślę, że tak po alkoholu to by tak nie szło, to składnie i spokojnie jak teraz. Choćby zachowanie różnicy, dobra, równowagi. Będziemy regulowali dalej. Już widać wstępnie zarys, jak to fajnie wygląda. Troszkę mamy problem z tym, dlatego ja mówiłem, że zastosujemy albo 4 śledzie, albo 6 punktów mocowań. Nie, dobra, teraz regulujemy potencjalne luzy. Ja wiem, co mogą powiedzieć osoby, które są odpowiednio uważne. Po co bawiłem się w regulowane węzełki, skoro teraz chodzę i przekładam całe śledzie, regulując naciąg? Bo mogę, bo teraz mogę, ale może być sytuacja, że nie będę mógł, ponieważ tu będzie mur, ściana i nie będę miał tej elastyczności. Wtedy wypadałoby regulować tylko na długości. O. Zobaczcie, że te pętelki działają. To dosyć mocno napina, a jednocześnie to nie zjeżdża, więc magia tego węzła działa. Nie, te rzeczy naprawdę trzeba na trzeźwo robić. A tu może pokusimy się i wystrugamy jednego śledzia więcej. To widzę, że to ten doda. Prosty patyk. W lesie nie tak łatwo o prosty patyk. Widzicie, to jest przewaga linii EDC-0. Ja już kiedyś o EDC film robiłem. Powtórzę EDC przy omawianiu też organizera swojego z Decathlonu nowego nabytku, ponieważ będzie okazja, żeby powiedzieć, co ze sobą cioram na co dzień i jeszcze raz powtórzyć. No to już minęło prawie półtora chyba roku, więc na troszkę profesjonalniej. Ja stoję po słońce, nie? Mhm. Źle to wygląda, nie? Mhm. Potknąłem się własnego śledzia. Więc będzie okazja do powtórzenia, omówienia jeszcze raz sobie, czym jest EDC. Tutaj nawiążę, że jesteśmy totalnie nieprzygotowani. Jest niedziela, sobota, wieczór była ciężka, poranek był ciężki, więc jesteśmy nieprzygotowani, a pomimo to w tej linii zero, że jak mam na sobie spodnie, to zawsze wiem, co w nich jest. Więc pomimo nieprzygotowania do wydarzenia, bo jesteśmy tylko na górce kilka metrów od działki,
dalej mam noża. Ja wiem, w tych spodniach mam kilka rzeczy, które wiem, że non-topper mam. Będzie nóż, będzie apteczka i inne rzeczy, o których wcześniej opowiadałem i będę opowiadał na następnym materiale, ale zobaczę, w jakich momentach się to właśnie przyjmuje, że teoretycznie bym teraz nie mógł zrobić jakichś czynności, ponieważ te rzeczy zostały tam, a te rzeczy zostały tutaj. Linia zero to są spodnie. Mogę stracić plecak, mogę stracić organizer, mogę stracić następne plecaki, tak lubię plecaki, ale te podstawowe rzeczy, które póki mam na sobie spodnie, to wiem, że te rzeczy mam. Ja chyba odbiegłem od tematu. Troszkę, nie? Och, zdecydowanie. Więc skrobaj tego śledzia. Więc strugamy sobie śledzia. Z jakiegoś powodu ten Lederman lepiej wchodzi w drewno niż moja mora. Czuję regulację kąta, że mi się ślizgać po powierzchni, a nie wgryza się i nie utyka, bo za głęboko w las. Nie to, żeby zaczął się powoli interesować nożami, ale na ostatnich dwóch wyjściach do ludzi, bo sobie takie coś zaczęliśmy uprawiać i spotykać się z innymi osobami, to powiem, że można czytać o nożach, można sobie je oglądać i nic z tego specjalnie nie wynieść. Do momentu, jak się pozna ludzi z pasją, naprawdę, którzy są po prostu chodzącą encyklopedią wiedzy w temacie. I ja powiem tak, ja się nożami nie interesuję, ja mam uderzenie silne na plecaki, ale posłuchać kogoś, kto po prostu naprawdę jest w tym dobry, w czym się interesuje, z czego korzysta, to powiem wam, kopalnia wiedzy i ja na noże zacząłem już inaczej patrzeć. Dalej mając wolne 500-1000 zł kupiłbym jakiś super wypasiony plecak, ale wiem, że wiem, na co patrzę teraz, patrząc na dobrze zrobiony, wykonany, utrzymany, wykorzystywany nóż. To naprawdę zrobiło wrażenie. Mówię, no nie trzeba być fanem, fanatykiem, żeby docenić czyjąś wiedzę i w ogóle samą gałąź wiedzy. Mam śledzia. My sobie tu gadu. A tutaj śledź się zrobił. Nie, ja nie będę takiego fajnego kawałka tutaj. Nie, no ale no chyba zrobiłeś takiego chudego tego śledzia, żeby w oczko wszedł, co? Czy nie? Nie, on jest chudy, że jak przyjdzie teraz jakiś wampir, to będę mógł go wbić w serce i go przebić na wylot. To mu ma też służyć. Zrobiłem go takiego grubego, ponieważ mam konkretny powód poparty doświadczeniem z naszej strony. Pamiętasz, jak byliśmy na wspólnej nocce w lesie, jakoś jeden z pierwszych razy pod tarpem i robiliśmy takie zrzutki gałęzi, śledziki, żeby wchodziły nam w dziurki? To nie dawało egzaminu. Jak wiało, one się wyrywały, one się łamały. Dlatego oglądając kilkaset materiałów YouTube'a dalej, zobaczyłem, że ludzie robią takie kafary, po prostu kołki do przybijania wampirów, które do czasu znalezienia się w wampirze mogą robić właśnie za śledzia i pośrednikiem tutaj łączącym oczko ze śledziem jest właśnie linka. I to rozwiązanie wydaje mi się, że jest bezpieczniejsze, logiczniejsze, sensowniejsze. Mam sobie też taki nawyk zrobiony, że teoretycznie ja wiem, że ja to marnuję czas i dobywam tego 20 razy i chowam, ale to też ma powód. Jak jest wieczór, jesteśmy zmęczeni albo jest trochę ciemno, to odkładanie obok rzeczy to jest czysta recepta na ich zgubienie pod kątem, że będzie cieplej i tych rzeczy po prostu się za chwilę nie będzie widziało. Ze zmęczenia zapomnimy, że w ogóle coś wyjmowaliśmy, a później weź to szukaj. Dlatego ja wolę tutaj trochę czasu poświęcić i to za każdym razem od nowa dobywać, niż gdzieś to zgubić. No ale jaki profesjonalny, zobacz ile to ma możliwości. Mhm. Dobra, no jedynie czego to brakuje, to jakiegoś młotka. To jest to, że to w takiej postaci jak jest, można by zostawić, ale istnieje coś takiego jak estetyka, gdzie widać jakieś rozstawienie, że jest moment, w którym to wygląda po prostu ładnie, że ja się chcę pod tym znaleźć, a nie jak jest to, jak to wygląda, jakby było pomięte. Gdzieś w środkowej Polsce, pomiędzy Gdańskiem a Katowicami, to jest miejsce, które wybiorę sobie na nocleg. Tu zostanę na noc. No i jesteśmy w stanie dzięki temu
rozbitemu już tutaj obozowi zostać na noc. W tym niedużym jakże plecaczku, który miałem okazję przedstawiać kilka miesięcy temu. Mega fajna opcja na spakowanie się tak na szybko. Mamy Ja wiem, że ja mówię, że to jest mały plecak, a później pokazuję dowalone, dotroczone, następnie tyle. Ale dalej urok zostaje, że nie jest to taka wielgachna kolumbryna, jeżeli nie trzeba. Więc tutaj mamy karimatę. Karimata już jesteśmy nauczeni doświadczeniem po ostatnim zlocie EDC Polska, że jeżeli może padać, to załóżmy, że będzie padało, więc tutaj wszystkie te dotroczone, nieszczęsne rzeczy mam po prostu wodoodpornie zrobione. Gumki, recepturki. Jedno właśnie z niesamowitych leśnych zastosowań. Tysiąca i jednego sposobu na te gumki. No to tutaj robią nam za paski kompresyjne. Tutaj ważne też od razu mieć higienę podwórkową, żeby tego nie pogubić. Karimata. Chciałbym zrobić, że karimata. Sium. Karimata ma pamięć. Nie wiem jakim cudem, ale mam wrażenie, że wszystko pachnie ogniskiem z wczoraj. Ustawienie jest na tyle, jak widać, wysokie, że ja tu komfortowo mogę sobie spokojnie operować. Ale ona sprężynuje, to jest niesamowite. Karimata jest nowa, jeszcze nie miałem okazji nią się bawić. Do pełnej symulacji wciągamy bagaż. No ja to chyba nawet przetestuję. Ściągnę buty i zobaczę, jak w marcu, na początku marca, jak z komfortem termicznym. Wszystko jest przemyślane. Tu jest dodatkowy polarowy kocyk docieplający. W tym wypadku, jeżeli nie ma potrzeby docieplenia, robi po prostu za poduszkę. Pozwól doręci kamerę, pokażę, jak to jest ten POV. Taka kategoria jest, point of view. Jak to wygląda oczami. Więc jak widzicie, magiczny krajobraz, jeżeli się tak obudzić. Tutaj jak widzicie, więcej niż dużo miejsca na plecach i rzeczy. Więc myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na tarpa właśnie tak nieklasycznego CB-dronki jak 2x4. Ja to chyba będę właśnie na następną nockę spróbuję przetestować w czymś takim mniej więcej. Akcja. Konsekwentnie pracujemy nad zakończeniami filmów, żeby się nie kończyły tak pośrodku niczego. Zatem dziękujemy za uwagę, za obejrzenie. Podejrzewam, że udało mi się wreszcie zrobić 10-minutowy materiał. Będzie to wreszcie miało jakąś taką bardziej YouTube'ową długość. W związku z tym, co kręcisz głową, że nie? Nie masz szans. To się potnie. Wytnę najlepsze momenty. Zobacz, będzie 9:59, koniec materiału. Wszystko ładnie opowiedziane blokowo.
Zatem dziękuję jeszcze raz za uwagę. Zapraszam na następny materiał. Będzie z cyklu recenzji, ponieważ już jakiś czas temu wpadłem na pomysł właśnie, że uświadomiłem sobie z tego, że jestem uzależniony od systemów nośnych, ponieważ dobrze mieć, każdy człowiek jest od czegoś uzależniony. Więc jak wspomniałem, nie mam uderzenia na noże, nie do końca może nawet na ciuchy. Ale jeżeli jak widzę plecak w jakimkolwiek sklepie, to obowiązkowo muszę podejść, pomacać i zobaczyć, czy chciałbym mieć 11 plecak. W związku z tym też to poszło w dół i się okazuje, że sobie uświadomiłem, że jakiekolwiek systemy organizacyjne mi robią. Dlatego też, jak już wspomniałem, na następnym materiale będę recenzował organizer z Decathlonu rozmiar M za 39,99. I przy okazji podzielę się z tym, co ze sobą dźwigam na co dzień. Nie ukrywam, że sam lubię ludziom patrzeć po kieszeniach, co ciorają, więc wreszcie chyba przyszedł czas, w którym to ja pokażę, jakie mam EDC, jakie mam dopasowane pod siebie, jak to aktualnie wygląda i z czym właśnie w takim organizerze chodzę. Więc materiał będzie combo, dwa w jednym. Zapraszam jak to zrobię. Teraz jeszcze nie bardzo mam na co zaprosić, to jeszcze nie istnieje. No to zapraszam do innych filmów do tyłu. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, naciśnijcie dzwoneczek. Ja wiem, że to... Łapkę w górę? A jak komuś się nie podoba, a jak mi się nawet nie będzie podobało, no to na siłę sobie sam dam, no to wtedy łapkę w dół jedziemy, nie? I hejtujemy gościa. Ja wiem, że to jest teoretycznie troszkę słabe, jakoś tak ja nigdy nie czułem tych YouTube'owych klimatów, żeby mówić, ale kurde, uczciwie jak powiem i ktoś obejrzy do końca, to faktycznie przybywa osób, które później wracają, więc no może tak ku świadomości, że jeżeli materiał się podobał, obejrzeliście, później o mnie zapomnicie, tylko ja będę o sobie pamiętał, to niech wam ten YouTube przypomina, że tam od czasu do czasu coś rzucam w takim klimacie naukowym, że się można takich rzeczy dowiedzieć. I co? No zapraszam do oglądania, do następnych materiałów. A my zwijamy tutaj ten backstage cały. To wszystko tak naturalnie zrobione. I tego. I zbieramy się do domu. Jutro zaczynamy nowy tydzień nowego, wspaniałego świata. UPIA. Się nie mogę doczekać. Pa, pa.